jest to na pewno specyficzne zachowanie, zwłaszcza unikanie kontaktu wzrokowego przez dziecko z rodzicem, tak? Jest to też nadwrażliwość na sensoryczna, czyli na różne bodźce, na dźwięki, na zapachy, tak? Takich głównych objawów to są trudność w komunikacji, czyli takie dziecko, tak jak tutaj koleżanka powiedziała, będzie unikało kontaktu wzrokowego, będzie miało problem z nawiązaniem w ogóle relacji i rówieśniczych, i z dorosłymi, będzie miało problem z wchodzeniem w relacje z drugim człowiekiem, może w ogóle unikać kontaktu, może lepiej bawić się jakby rzeczami, bardziej interesować się rzeczami niż ludźmi i dodatkowo ma takie bardzo specyficzne zachowania. Stereotypowe, może też bardzo takie być rutynowe, że nie lubi zmian. Każde dziecko z autyzmem jest inne i tak naprawdę ulotki, które będziemy rozdawali podczas marszu i podczas tej sondy ulicznej, którą przeprowadzimy również, tam są te oznaki autyzmu u dzieci pokazane w takiej formie obrazkowej. I także myślę, że jeśli ktoś takie objawy, kilka z tych objawów, które są tutaj pokazane u swojego dziecka, czy u dziecka jakichś znajomych, czy w rodzinie zauważy, no to warto byłoby się skontaktować z poradnią lub po prostu poszukać w internecie, czy to czasami nie są już pierwsze objawy. Dzieci z autyzmem są naprawdę różne. Dzieci z autyzmem, my akurat pracujemy z dziećmi z autyzmem, które mają niepełnosprawność sprzężoną, czyli dodatkowo mają niepełnosprawność intelektualną. Ale nie jest to jakby warunek, tak, tego autyzmu, bo autyzm może być również, może być na autyzm chora osoba, która nie ma niepełnosprawności intelektualnej, czy jest w normie, lub nawet ponad przeciętną jest inteligentna, ale wtedy ma takie problemy z kontaktami społecznymi, tak? Często może się zdarzyć tak, że ona lepiej dogaduje się z osobami dorosłymi, na przykład super się dogaduje z osobą dorosłą, a z rówieśnikami już wcale. Dlatego też te lekcje pokazowe w szkołach ponadgimnazjalnych, żeby pokazać, że te osoby są naprawdę różne. Mam takie małe pytanie. Czy wiedzą Panie, co to jest autyzm? Czy kiedykolwiek spotkały się Panie z tym pojęciem? To jest choroba dziecięca. Te dzieci są raz nerwowe, chyba raz spokojne. Nie reagują na wszystko odpowiednio. No jest to jakaś choroba, nie? Jak się objawia? Nie wiem, nie mam pewności. No to te dzieci takie trochę nie, no. Nie śnią się. Dzieci z zaburzeniami, tak. Coś takiego wiem, ale coś niepełnosprawność, coś takiego. Spotkał Pan kiedykolwiek takie dziecko? No chyba nie. Choroba, to jest taka choroba. Czym się objawia? To znaczy to jest, z tym dzieci się rodzą, generalnie rozpoznawane jest w różnym, bardzo różnym wieku. Czasami już u dwulatków, czasami trochę później. Zależy, kiedy rodzice zauważą pierwsze objawy, nie? Czy spotkała się już Pani z takim dzieckiem? Powiem szczerze, że tak bezpośrednio to nie. Dużo słyszałam, ale z takim dzieckiem też pracuję między innymi z dziećmi, nie, powiem, że nie. Wie Pani co, najczęściej podejrzewam, że jakimś takim może zachowaniem, po prostu takim obojętnym zachowaniem dzieci na otoczenie, dzieci nie reagują na bodźce. No, czy kiedykolwiek spotkała się Pani z takim dzieckiem lub z taką osobą? Niestety nie. Nie spotkałam się jeszcze.